Super. O, znowu się zgasł. A chciałam powiedzieć, że nie patrzą w lusterka, ale trzeba najpierw je mieć. Nie, zobacz, mu się nawet bagażnik nie zamyka. Nie. O matko. No takiej granicy, co my żeśmy jeszcze nie widzieli. Jak ten samochód prześwietlą i oni to wszystko znajdą tam, to nie wiem, co to będzie. Wiecie co? Zatrzymali nas, wstali z boku ludzie samochodem, ale to nie jest samochód, to jest wrak po prostu. Super! O, znowu się zgasł! Znowu zgasł, jeszcze raz. Dobra, okej. Super. Tutaj jest taki ostatni sklepik, w którym można jeszcze coś kupić, przy takim hotelu przy drodze. Tak więc tam poszliśmy, takie już drobne mamy po prostu klepaki wydać na jakieś wafelki. No, masz? Tam jest, słodkości mamy w chuj maj. Super. Milkę nawet tutaj mają, no proszę. Wydaje nam się, że chyba już dojeżdżamy do granicy. Zaraz się przekonamy. No, już mamy co? Komitet powitalny? Nie. A on sobie idzie. No, słyszeliśmy, że to nie jest najłatwiejsza granica do przekroczenia. Dobra, dostaliśmy cynk, że jednak można ominąć te tiry i po prostu pojechać. Merci. No to nie normalnie, żebyśmy zepsuli. No, normalnie nie, no. Kurczę, wzięli nas na skaner. Znaczy na ten, wiecie, taki co prześwietla samochód, nie? Jest taki hangar.
I tam po prostu trzeba wjechać i ten i... Ja nie wiem. Przecież jak ten samochód prześwietlą i oni to wszystko znajdą tam, to nie wiem, co to będzie. Naprawdę, wiecie co, to przekraczanie granic jest takie stresujące. Po co to wszystko, do cholery jasnej, przecież tam... Ja nie wiem. No, skaner nic nie pokazał, tak więc wygląda na to, że przynajmniej tą część mamy z głowy. Tam jeszcze jeden stempelek, niedźwiedź poszedł ogarnąć. I co, Bela? Przed nami mauretańska część granicy. No, to chyba koniec Maroko, słuchajcie. Koniec asfaltu. Ale droga, ty. O matko. No takiej granicy to my żeśmy jeszcze nie widzieli. Zabudowania, więc mniemam, że to jest granica Mauretanii. Chyba. We have everything. Thank you so much. Yeah, we've got it. Grazie Vitaliano. Dobra, we have it. We have it. Thank you very much. Thank you. Merci. No więc jak widzieliście, takich gości jest tu od groma i ciut. I oni po prostu próbują, bo też dużo osób przyjeżdża na granicę bez wizy, nie? I wtedy właśnie oni ci chętnie pomogą, a my tej pomocy nie potrzebujemy. Tak więc ta ostatnia budka jeszcze, którą żeśmy nie wiedzieli, że jest jeszcze budka, to tam, słuchajcie, żołnierz w mundurze, bardzo sympatyczny, wpisywał z ręki, dosłownie do zeszytu, numer, wiecie, paszportu, nazwisko, wszystko, mimo że wszystko już w komputerach wcześniej wpisali, ale no, w zeszycie też musi być. Jedziemy teraz przez tak zwany no man's land, tak, ziemię niczyją. No, dość długi tutaj kawałek tej ziemi niczyjej jest i tam zaczną się te budki mauretańskie. Tak, tak, to nawet nie patrz, tylko jedź prosto. Do takiego, który jest tutaj, ten jest żołnierz. No i patrzcie, tam sobie siedzi taki jeden z gości właśnie i liczy pieniądze. To właśnie jest jeden z takich fikserów. Niewykluczone, że my też będziemy musieli coś zapłacić, bo cholera, taki jeden się przyczepił i ciul, kurwa, no nie wytłumaczysz mu, że nie chcesz, że chcesz sam. Nie, będzie za tobą łaził i on ci pokazuje, wiecie, a wszystko też jest tak zrobione, że to jakby nie jest takie oczywiste, który budynek, w którym masz wejść, po prostu jest tych budynków od zakichania i po prostu nie są jakby tak, jak normalnie na przejściu masz, nie masz innej możliwości przejechania, tylko musisz po prostu przejechać. Ja tutaj spróbuję zbliżyć, żeby było widać, ale nie wiem, czy mi tu przez tą kratę nie mam ostrości. No musicie mi uwierzyć, że on tam siedzi, kurwa, i liczy pieniądze, no. No gumeczką se zawiązał. No cóż, mam powiedzieć, no takie atrakcje, no. O! Idzie niedźwiedź. I co? English phone number. English phone number, dawaj. Rany, takiego przejścia jeszcze żeśmy w życiu nie mieli. Słuchajcie, właśnie niedźwiedź przypłacił to swoją bluzą. Celnik, który sprawdzał samochód, cichutko. Celnik, który sprawdzał samochód, taki mu się spodobał dres,
a niedźwiedzia i mówi daj mi, no daj mi i daj mi, cholera i kurna. A w ogóle wcześniej chciał zabrać nam maczety, nie? Bo niedźwiedź ma dwie takie maczety i mówimy nie, nie, proszę nie zabierać. No i teraz co? I musisz dać. No i kurczę, niedźwiedź musiał dać swoją bluzę, tylko jeszcze żeśmy dali, mówię daj mu tą drugą taką, no trochę już bardziej wyświechtaną. I tamta była w zielonym kolorze, takim militarnym, takim w Armenii kupił ten dres. No i nic, bluza poszła, no. Ale celnik dał mu swoją bluzę. No to jest. Przejechaliśmy, wcale nie było trudno. Było całkiem sympatycznie i w sumie łatwo i szybko w miarę możliwości. Pociąg świata. Możemy jechać. Kolejny pociąg jutro. Jechać na dół. Super. Jeny, chyba się wykąpiemy. Wow, jakie jezioro. Normalnie fantastycznie, ale spokojna woda. Wow, ja już tak tęsknię za pływaniem. Ktoś tam chyba stoi nawet na tym kampie, no. Tutaj po lewej stronie tam jest camping. A tutaj już jest nie camping. Nasz camping. No, to będzie nasz camping. To miejsce znalazłam na aplikacji iOverlandy, którą polecam poza Europą, bo w Europie to na pewno wszyscy używają Park4Night i jest ok, ale poza Europą zdecydowanie tu też jest jak camping, patrz tyle tych domków, no ale tu chyba nikogo teraz nie ma, nie wygląda na to, żeby ktoś tu miał być. No. Właśnie, tam zjechać to ok, ale potem z powrotem, no ale to jutro się będziemy martwić, teraz musimy przenocować, bo już jest 20 po 6, tak więc o dzikie psy są. No trudno, jedź do przodu, jedź prosto. Sorry, pies. Tak więc Bella będziesz na sznurku, niestety.
tej chacie, za chatą się schować. Wiesz co, poczekaj, może po prostu... Tu jesteśmy na plaży. Super. No. Będziemy osłonięci. Fantastycznie. Tutaj są takie... Nie mam pojęcia, co to za budynek, ale jakaś nieskończona budowa. Ale takie fajne formacje skalne. Mamy przypływ, ale ta woda, mimo że pewnie nie widać tego na filmie, nie jest taka super przejrzysta, wiecie? A myślę, że to może być związane z zanieczyszczeniem, związanym z tym, że jest blisko port i duże miasto, a raczej przypuszczam, że tu nie najlepiej jest z ochroną środowiska, nie? Tak więc nie wiem, czy pójdę się kąpać. Strasznie mnie korci, bo już bardzo tęsknię, ale nie wiem, zobaczę zaraz. Jeszcze mi się przypomniała taka jedna rzecz związana z przekraczaniem granicy. Kserokopie paszportów. Tak więc chcieli kserokopię, my na szczęście mieliśmy, tak więc poszło wszystko sprawnie. No pewnie gdzieś tam na granicy się da zrobić, ale pewnie znowu by trzeba było komuś zapłacić i tak dalej. I właśnie też tak z ubezpieczeniem, nie? Chcieli nam wcisnąć ubezpieczenie, ale my udało się z tego wykręcić, bo takie rzeczy zawsze lepiej kupować już w mieście, nie na samej granicy. Było też właśnie karta SIM. No to dziękujemy bardzo. My sobie jutro wszystko ogarniemy. No, powiem wam, że jest grubo, po prostu. Osobiście mi to nie chce się wysiadać z samochodu. Niedźwiedź poszedł kupić kartę. Znaleźliśmy tutaj taki sklep. Chyba było, nazywało się chyba Gaza Telekom. Nie wiem, nie pamiętam. Dzisiaj jest sobota, nie mamy lokalnych pieniędzy. Tutaj ktoś, tam jak byliśmy, tam gdzie spaliśmy, to przyszedł też taki młody człowiek i właśnie trochę nam tam takich fajnych informacji dał. I właśnie mówił, żeby pieniądze najlepiej wymieniać w banku. No ale dzisiaj jest sobota, to ja nie wiem, czy bank będzie czynny, więc
Mam nadzieję, że niedźwiedź będzie mógł kupić tą kartę SIM i po prostu zapłacić dolarami albo w euro. Znaczy tak, no powiem wam, że wiecie, my nie mamy jakichś takich strasznie ambitnych planów co do tej Mauretanii, bo jak tak się dobrze przyjrzycie, to jakby takich atrakcji nie ma. Ja w ogóle nie lubię słowa atrakcja, no ale po prostu i też dla każdego co innego jest interesujące, prawda? Ale no jakoś z tego, co ja się tak przyglądałam, co tu można zobaczyć, to nie ma takiego nic, no co bym chciała zobaczyć po prostu. Żeby jechać dalej, to trzeba przejechać przez Mauretanię i w ogóle wiecie co, właśnie ten młody człowiek właśnie powiedział, żeby omijać Mali. A my już żeśmy się zastanawiali nad tym Mali, to jest druga osoba, która nam powiedziała, żeby Mali omijać. Więc no myślę, że trzeba słuchać, lokalni wiedzą najlepiej. To, że ktoś tędy jechał przez Mali i tam inne właśnie kraje parę lat temu, to nie znaczy, że teraz można. I my w takim razie no spróbujemy pojechać wybrzeżem, ale jazda wybrzeżem to znaczy o wiele więcej wiz i wiele więcej granic, więc będzie jakiś taki po prostu wizowy taki maraton i z tymi przejściami, a na każdym przejściu kurczę kłopot, nie? Bo tu te przejścia graniczne nie są takie, wiecie, to nie jest to, że masz wszystkie dokumenty, nie znaczy, że przekroczysz i że tam się do czegoś nie przyczepią i nie będą chcieli. No takim największym problemem jest ten dron, który mam, bo wiecie, jak mi tam zabiorą flaszkę, no to kompal 6, ta mała strata, nie? Albo coś będą chcieli, jak teraz tą bluzę od niedźwiedzia. Ale jak mi zabiorą dron, no to już jest trochę, kurczę, wiecie, no, szkoda, nie? By było. No i tak, no, zobaczymy, jak to będzie. Nie da się. Nie, no trzeba zarejestrować. A, tutaj nie, tylko sprzeda kartę, ale nie rejestruje. No to nic, najwyżej jak nie będzie, jak nie kupimy, to nie kupimy tam. Prześmigniemy przez to Mauretanię po prostu szybciej i tyle, nie? Parę dni bez internetu damy radę. Kurna, umrę, no, fok. No może nie umrzesz, no. Nie wiem, co się w świecie dzieje. Straszne. Nie będziesz czytał wiadomości i słuchał... Like I fucking do care. You do care. No, I don't give a fuck. No to dobrze, to będziesz miał odwyk internetowy. Bo ja nie mam problemu, żeby mieć przerwę parę dni. Wbrew temu, co ty myślisz. Be third world war, I don't give a shit, I'm here. In Africa! Oni po prostu jak się zatrzymają na światłach, no to gaśnie, trzeba go popchać. Już drugi samochód, żeśmy widzieli, że pchają na światłach i... No, styl jazdy też jest bardzo taki interesujący. W ogóle nie patrzą, a chciałam powiedzieć, że nie patrzą w lusterka, ale trzeba najpierw je mieć. Ten nie ma w ogóle lusterka po prawej stronie. Jakie tu mamy zasady? Żadnych. I tu chciałam jeszcze powiedzieć właśnie taką rzecz. Zobacz, mu się nawet bagażnik nie zamyka. Spróbuję dać bliżej, żeby było widać ten samochód przed nami. I tu chciałam odpowiedzieć na pytanie, bo często nas się pytają, co z przeglądami technicznymi, że jak my jeździmy, to jak wolno nam jeździć, wiecie, bez przeglądu technicznego, tak, po różnych krajach. No i teraz, jak myślicie, jak to jest z przeglądami technicznymi w Mauretanii, skoro samochody w takim stanie technicznym, jak ten przed nami, a sobie tu śmigają po drogach. W stanie opon to już nawet nie będę mówić. Dosłownie jak złomowane samochody, które po prostu sobie jeżdżą po ulicach, nie? O, tutaj jakiegoś naprawiają. Ale oni je naprawiają tylko tak, żeby po prostu, żeby dało się tym jeździć, nie? Nie, żeby naprawić go, naprawić. Tak jak my to rozumiemy. Przez
szybę. Co, w lewo? Tak. No mieliśmy nadzieję, że znajdziemy początkową stację, bo tutaj w tym mieście znajduje się stacja tego najdłuższego pociągu. Ale tam wszędzie są bramy, po prostu nie można sobie tak wjechać, no i sobie coś tam popatrzeć. Zresztą nie mamy pojęcia, o których godzinach te pociągi są i no wiecie. No i w ogóle jakoś nie nastraja to miasto na to, żeby cokolwiek tutaj zobaczyć, więc po prostu jedziemy dalej. Jedziemy dalej i po prostu najprawdopodobniej tylko przejedziemy tą całą Mauretanię jak najszybciej i no, chyba że coś znajdziemy fajnego po drodze. Zobaczymy. Tutaj trochę musimy pokombinować, w którą stronę się najlepiej ustawić, tak żeby jak najmniej wiało. A generalnie wieje z każdej strony, nawet za budynkiem. Ale no, trochę mniej niż tam zupełnie na otwartej przestrzeni. Niedźwiedź to zawsze lubi tak się schować i może się fajnie udało, faktycznie. No, trochę będziemy osłonięci, nie? Fajnie. No właśnie, trochę za mało miejsca na namiot. No, no jeszcze możesz dać. Dobra. Stój. Tak zupełnie na sam brzeg to nie możemy podjechać, bo to wiecie, może się obsunąć. Stop. O, wydaje mi się, że jest teraz najlepiej jak się da.